W kilku przykładach pokażemy, w jaki sposób rozwiązać równanie o współczynnikach całkowitych. Weźmy przykładowe równanie. Aby je rozwiązać, należy zastanowić się nad tym, czego chcemy się pozbyć po lewej i prawej stronie równania, czyli wykonać dodawanie bądź też odejmowanie tej samej wartości z lewej i prawej strony równania. Tutaj odejmujemy od lewej i prawej strony liczbę 16. Otrzymujemy następujące równanie. Po uporządkowaniu równanie przyjmuje znacznie prostszą postać aniżeli równanie wyjściowe. Teraz pozbywamy się 3x, bo tak jest najwygodniej w tym przykładzie. Odejmujemy ponownie od lewej i prawej strony równania wartość 3x. Otrzymujemy, co następuje. Na samym końcu pozostaje wykonać dzielenie obu stron równania przez 7. I stąd mamy rozwiązanie równania. Weźmy inny przykład. Co można zrobić w tym równaniu? Najprościej jest tutaj zredukować liczbę 14, czyli odjąć ją od lewej i prawej strony równania. Stąd piszemy po ukośniku minus 14, sygnalizując fakt, że odejmujemy od lewej i prawej strony równania liczbę 14. No i otrzymujemy, co następuje. Teraz porządkujemy równanie i otrzymujemy już znacznie prostsze, aniżeli było ono na początku. W tym momencie zastanawiamy się, co można dalej zrobić. Najprościej byłoby odjąć 13 od lewej i prawej strony równania. Gdybyśmy odejmowali 21x, z jednej strony równania pojawiłaby się liczba ujemna, wobec tego skomplikowałoby to nam troszeczkę obliczenia. Dlatego odejmujemy 13, a nie 21. No i rozwiązanie. Kolejny przykład. W tym równaniu najprościej jest pozbyć się czwórki z lewej i z prawej strony, wobec tego dodajemy tym razem do lewej i prawej strony liczbę 4, tak aby zredukować ją. Otrzymujemy następujące równanie. Po uporządkowaniu jest ono znacznie prostsze, tak jak w poprzednich przykładach. Teraz redukujemy liczbę 5x. Czyli odejmujemy od lewej i prawej strony równania. Powstaje znowu znacznie prostsze równanie, które wystarczy już tylko podzielić obustronnie przez liczbę 5 i otrzymujemy rozwiązanie. Pamiętamy, że znak dzielenia oznacza też kreskę ułamkową. Tutaj wynik jest podany w postaci ułamka. No i ostatni przykład. Współczynniki równania są liczbami całkowitymi, jak widać. Najprościej jest pozbyć się minus 12, a więc dodajemy tym razem do lewej i prawej strony liczbę 12x.
No i otrzymujemy, co następuje. Po dodaniu do lewej i prawej strony równania 12x. Tym razem pozbywamy się liczby 2. Oczywiście, żeby pozbyć się dwójki z lewej strony, należy dodać dwójkę do lewej i prawej strony równania. No i na samym końcu wykonujemy dzielenie, otrzymując rozwiązanie. Tutaj znowu pamiętamy, że dzielenie oznacza kreskę ułamkową. Wyłączamy całości i przedstawiamy wynik w możliwie najprostszej postaci.